Holy shit! Halo, halo, dzień dobry, ludziska. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym materiale z cyckowych, grobych zakupów. Właściwie zastanawiam się, czy jest sens nagrywania takich materiałów, tak szczerze powiedziawszy. Co może być fajnego w oglądaniu zakupionych gier przez kogoś? Takie trochę nudne, trochę głupie, trochę nielogiczne. No nie wiem, ciężko mi to oceniać, ale wydaje mi się, że formuła takich materiałów trochę się już wypaliła, przynajmniej u mnie. No ale dobra, powiedzmy, że nagramy ten materiał. Co będzie z kolejnymi, to szczerze powiedziawszy nie wiem. Słuchajcie, zakupiłem na przestrzeni kolejnych 2 miesięcy 6 pozycji. Nie ma tego za wiele. Nie są to gry jakoś mega drogie. Też było troszeczkę kombinowania w kupowaniu tych gier, żeby przeoszczędzić. Także to jakoś tak to się buja. Dobra. Pierwszy tytuł, który zakupiłem sobie, moi drodzy, to Muppet Race Mania. Bardzo dawno nie kupiłem żadnego tytułu na konsolę PlayStation 1. Ostatni zakup na PlayStation 1 był, nie wiem, 2 lata temu? Przynajmniej 2 lata temu, nie pamiętam nawet, jaka to już była gra. Przez dłuższy czas polowałem na ten tytuł. Bardzo fajne wyścigi w uniwersum Muppetów na wzór Crash Team Racing. Gra dzieciństwa, zdecydowanie gra dzieciństwa. Pamiętam, że się zagrywałem w ten tytuł właśnie ze dzieciaka u kuzyna. On posiadał taką wersję promo tej gry. To znaczy pełną wersję gry, ale ona była w promo, czyli płyta była czarna, bez, label nie miał żadnej naklejki w środku, był po prostu cały czarny. Ja oczywiście mam tutaj komplet, no, w dość przyzwoitym stanie. No, zależało mi na tym, żeby ten stan był oczywiście jak najlepszy, bo no, nie oszukujmy się, ale te tytuły na konsole Sony, one po prostu no, są w cenie. Te niektóre tytuły już zdecydowanie mają dużo większą wartość, więc warto, jak już kolekcjonować jakiś taki tytuł, to starać się, żeby był w jak najlepszym stanie. Edycja premierowa, stan płyty. Stan płyty to jest igła, jak widzicie. Totalnie igła. Tutaj coś jest nie lekko, ale generalnie jest to igiełka. 100, bodajże chyba 199 zł. Nie mam rachunku. Nie pamiętam. Ale gdzieś koło 199 zł. Chyba z wysyłką. Zapłaciłem za tą grę. No jedyny mankament, który tutaj można znaleźć na tym pudełku. Klej, który można oczywiście usunąć. I mamy tutaj takie trochę... W tym miejscu mamy lekkie obicie. Sama gra, tak jak mówiłem, wyścigi na wzór Crash Team Racing, uniwersum Muppetów. Bardzo fajne wyścigi. Bardzo przyjemne. Dzisiaj wydaje mi się, że to już jest gra kultowa. Kupiona właśnie z sentymentu do lat dzieciństwa, w których to bardzo namiętnie ten tytuł ogrywałem. I na pewno kiedyś przyjdzie czas, żeby też w tą grę sobie znowu zagrać i pograć. Także długo polowałem na tą grę. Udało się. Super, cieszę się niezmiernie. Muppety kiedyś myślę, że wylądują na pewno na jakichś live streamach. Teraz, moi drodzy, 3 tytuły na konsolę PlayStation 5, no bo to jest taka konsola w chwili obecnej moja bazowa. PS4 już mnie jakoś nie interesuje, żeby te gry kolekcjonować. Już stricte zbieram bardziej, czy też uzupełniam, czy też dokupuję na PlayStation 5. Pierwszy tytuł,
który kupiłem już bardzo dawno. Bardzo dawno temu, tylko nie był prezentowany, bo był po prostu pożyczony. Wiedźmin Complete Edition, edycja na PlayStation 5, kupiona w jakichś niedużych pieniądzach. Konkretnie nie pamiętam, nie wiem, czy tam jest rachunek w środku, chyba już nie będzie. Co prawda jest to jakieś wydanie te angielskie, bo nie piszę po polsku, tylko The Witcher, Wild Hunt, Complete Edition, jakiś Angol, oczywiście wszystkie DLC, które wyszły do Wiedźmina, plus jakieś tam poboczne DLC, natomiast bardzo uboga wersja to jest, bardzo uboga edycja. Bieda edition niestety, jak widać. W środku kompletnie nic. Sama płyta. Nie ma ani jakiejś książeczki trzystronicowej, nie ma żadnych naklejek, nie ma żadnej mapy, żadnego kompendium. Pamiętam, że Wiedźmin Trójka, który wychodził w 2015 roku, edycja premierowa, posiadała dużo więcej stafu. Chyba nawet edycja gry roku posiadała jakieś naklejki, nie pamiętam, bo też ją mam. A tutaj po prostu nie ma kompletnie nic. Natomiast co do samego tytułu, Wiedźmin. Dla mnie osobiście numer jeden, jeżeli chodzi o RPG. Kiedyś to już mówiłem, powiem jeszcze raz. Tytuł, którego się bałem, jak zaczynałem w niego grać, ze względu na to, że bałem się, iż mogę nie ogarnąć po prostu tego całego systemu w tej grze. Natomiast jak tylko w tą grę zacząłem grać, wsiąkłem w nią niemiłosiernie, przelazłem podstawkę, przelazłem dwa DLC. Krew i wino troszkę mniej mi się podobało niż Serca z Kamienia, ale też bardzo dobre DLC. Żałuję jedynie, że przez kolejne lata nie przeszedłem jej kolejny raz, ale no niestety jakby trochę szkoda mi czasu na przechodzenie drugi raz tych samych gier, aczkolwiek jest kilka tytułów, które zasługują na to, między innymi właśnie Wiedźmin jest takim tytułem, który zasługuje na to, żeby go przejść po raz kolejny, bo to jest naprawdę bardzo dobry RPG, świetny wręcz, najlepszy dla mnie. Jest to gra numer jeden sandboxowa, RPGowa w moim zestawieniu. Pierwszy taki tytuł, który po prostu ogrywałem, grałem, zagrywałem się. Do kolekcji dokupiłem edycję PS5-kową, natomiast tak jak mówiłem, jestem rozczarowany ze względu na zawartość, jaką otrzymaliśmy my gracze w tej edycji. Poszli na łatwiznę, olali sprawę, ale tak jak mówię, jakoś bardzo dużo ten tytuł nie kosztował. Kolejna gra, moi drodzy, FIFA, chciałem powiedzieć FIFA, no nie jest to FIFA już, jest to EA Sport FC 24, aczkolwiek można powiedzieć, że jest to FIFA 24, aczkolwiek nie dogadali się elektronicy, nie dogadali się z FIFA i zmienili nazwę tytułu, aczkolwiek jest to jakby dalej FIFA 24 i muszę powiedzieć, że również jestem zawiedziony, jeżeli chodzi o tą część, o pierwsze wydanie w nowej nazwie FC 24, cena 99 zł, ale za momencik wam powiem, że tyle nie zapłaciłem, a wręcz nawet 20 zł byłem do przodu. Wracając do tytułu, powiem wam, że graficznie ta FIFA FC 24 to jest krok w tył. Krok w tył, czuję tutaj regres graficzny względem FIFA 23. Nie wiem, jakoś nie wygląda to lepiej niż FIFA 23. Poziom ten sam, a nawet ciutkę lekko gorszy. Cała oprawa, wprowadzenie przed meczem też uległa zmianie. Wymienili takie sportowe cutscenki, które w prawdziwych meczach występują, na takie cutscenki jakby to powiedzieć, fabularne, że na przykład zamiast wchodzi cały zespół na murawę, tam hymny, pierdoły, to
Na przykład, nie wiem, widać jak dwa zespoły wychodzą z szatni albo już są na boisku, coś tam pierdzielą i od razu się zaczyna mecz. Także tutaj też moim zdaniem nie ma tej całej takiej otoczki meczowej, która była w FIFA 23. Pod tym względem jest po prostu dla mnie osobiście gorzej. Co do sterowania, praktycznie to samo. Zdarzają się takie mecze, że bramkarz po prostu broni wszystko, nie idzie po prostu strzelić gola żadnego, a za moment wchodzi przysłowiowa szmata z połowy boiska. Dziwne akcje, dziwne kapy. Natomiast ja jestem graczem niedzielnym FIFA, gram tylko odświętnie karierkę, nawet nie gram tych wszystkich multiplayerowych zabaw. No, do kolekcji jak najbardziej. Natomiast ja tą grę mam z wymianki, to znaczy sprzedałem po prostu kilkanaście innych tytułów, głównie z PlayStation 3, takich, których nie chciałem w kolekcji, jakieś tam gry, no kompletnie mi niepotrzebne, jakąś tam grę z PS2, jakieś tam Xbox 360 i po prostu dostałem za paręnaście tytułów 120 zł i za przysłowiowe 99 zł. Bez złotówki. Kupiłem FIFA, także 21 zł. Jeszcze byłem do przodu. Także no, powiedzmy, że jakoś dużo pieniążków na tą FIFA nie wydałem, aczkolwiek mówię, no nie jestem jakoś mega zadowolony z tej FIFA. 23 moim zdaniem ciutkę lepiej wypada. No ale co zrobić. Moi drodzy, kolejny tytuł na konsolę PlayStation 5. Również jakby uzupełnienie kolekcji, podmiana do kolekcji Resident Evil 4 Gold Edition, czyli kompletna edycja po prostu Residenta 4. Tu zrobiłem na zasadzie takim, że jak widzicie, z Resident Evil 4 jest dodatek z Aidom Separate Ways, plus oczywiście extra DLC paki, jakieś tam bronie, stroje, różne pierdoły. To zrobiłem na zasadzie takim, jeszcze tylko zobaczę w środku, czy kodu nie widać, a właśnie, troszkę to źle zrobili w tym rezydencie, to mnie boli, zrobili moje drodzy tak, już wam mówię, generalnie zapłaciłem za tytuł 191 zł, tyle ta gra kosztowała, natomiast tak, sprzedałem bazową edycję Residenta 4 za jakieś chyba 130 zł, dołożyłem resztę kwoty i kupiłem Gold Edition. Natomiast jestem rozczarowany, gdyż na płycie nie ma zawartości DLC. DLC jest tu. Tu jest jeden kod i w tym jednym kodzie jest DLC na Separate Ways z Aidan Wong i te wszystkie pierdoły, jakieś tam bronie, ciuszki, ubrania. Trochę jestem rozczarowany, wolałbym, żeby to wszystko po prostu się znajdowało jakby na płycie, bez kodu, niestety lipa. Plus jest taki, że ja właściwie DLC Separate Ways kupiłem kiedyś osobno, na premierę za 40 zł, więc w sumie ten kod jest niewykorzystany. I tak się zastanawiam, co z tym kodem zrobić. Tylko że w tym kodzie są jeszcze właśnie te bonusy, typu tam jakaś broń, kostiumy, bzdety. Nie wiem, myślałem, żeby go rozdać, dać, ale na razie, szczerze powiedziawszy, nic z tym kodem nie będę robił. Oleję tą sprawę, na razie nie tego odleżę. To może Resident, oczywiście, 4 remake, bardzo dobry tytuł, bardzo fajny tytuł, bardzo mi się podobał. Polecam. Moim zdaniem chyba najlepszy remake z tych dwóch poprzednich, które wychodziły. Teraz, moi drodzy, dwa ostatnie tytuły na poczciwą siódmą generację. Xbox 360. Dlaczego Xbox 360? Ponieważ, moi drodzy, jest wsteczna kompatybilność na Series X. Co prawda nie ma tam pełnej wstecznej kompatybilności wszystkich tytułów na 360, ale ponad chyba 600 gier jest obsługiwanych i ja staram się właśnie wybierać mniej więcej te tytuły, które właśnie na Series X mogę odpalić. A tego, czego nie mogę odpalić na Series X, no to też mam dwie konsole Xbox 360, Slim E i Slim zwykły. Pierwszy tytuł, który zakupiłem na 360 w ostatnim czasie, to, moi drodzy, Call of Duty.
Call of Duty, nie? To zawsze mówię Call of Duty, no to jest chyba Call of Duty, nie wiem, jak to się fachowo wypowiada. Call of Duty 3, jakaś Gold Edition z jakimś free new multiplayer maps and bonus DVD. Coś takiego. Słuchajcie, moi drodzy, szczerze, nigdy te Call of Duty 3 nie grałem. To jest w ogóle Call of Duty, które... Call of Duty, bo zaraz ktoś będzie w komentarzu mnie tam beształ. Chyba, to się mówi Call of Duty. Kurwa, nie wiem, jak to się mówi. Jest to część koda, która pojawiła się, z tego co pamiętam, tylko i wyłącznie na konsolach siódmej generacji. Na PlayStation 3 i na Xboxa 360. Kampania II wojna światowa. Jest tu chyba też kampania Polaków, o dziwo. Z tego co pamiętam, czy jakiegoś dywizjonu polskiego. Więc też kiedyś tym tytułem się interesowałem. Przez lata go nie kupiłem. W końcu postanowiłem go kupić. Okazało się, że jest on we wstecznej kompatybilności na Series X-a. Więc mówię, dobra, kupuję. Co prawda ciężko było znaleźć coś rozsądnego, żeby coś było w takim miarę solidnym stanie. No tu powiedzmy książeczka, gdzieś tam opakowanie, gdzieś tam te pudełko, no jako tako wygląda. Jest stan taki, bym powiedział, nawet nie najgorszy. Co do płyt, no tutaj już tak mega dobrze nie ma. O ile bonusowa DVD dysk jest w stanie no bardzo dobrym, tak tutaj płyta z grom no niestety już nie jest tak wesoło i kolorowo. Bardzo ciężko jest kupić Xboxa 360 z płytą w stanie igła. Gra się zainstalowała, ściągnęło ją na Seriesie X, także myślę, że może nie będzie problemu. To działa też tak, że wsadza się tą oryginalną grę, na podstawie jej serwera ściąga jakby obraz płyty tego tytułu. Już ta płyta, poza tym, że trzeba ją wsadzić do napędu, więcej raczej nie jest potrzebna, bo chyba wszystko z dysku idzie, więc na Seriesie X bez problemu. Na oryginalnej 360 nie wiem, jakby to się odpalało. DVD no w lepszym stanie, też nie jest perfekcyjnie, ale w stanie lepszym. No ciężko kupować czasem gry na internecie bez obejrzenia stanu. Natomiast no jest jak jest. Zawsze można dać na polerkę, aczkolwiek nie wiem, może kiedyś jeszcze na polerkę wyślę, bo mam w sumie tylko na piątkę, bym musiał na polerkę wysłać, może te Call of Duty właśnie wyślemy na polerkę. No zobaczymy, czas pokaże. Ostatni tytuł, moi drodzy, do kolekcji, który kupiłem, to moi drodzy, Mortal Kombat. Mortal Kombat, czy też Mortal Kombat 9, bo ta gra też była takim mianem nazwana. Restart serii. Po kilkunastu latach niepowodzeń Eda Boona, w końcu Netherrealm Studio odbudowało się i wypuściło Mortal Kombat 9 z zajebistymi X-rayami, gdzie łamią się kości, czaszki. Bardzo fajny tryb fabularny. Fatality wiecznie żywe. Fajny zestaw postaci. Fajna właśnie kampania. Bardzo dobry tytuł, 65 zł na OLX-ie, więc dobra cena. I tutaj, moi drodzy, już płytka jest po prostu w stanie, no igły tak naprawdę. Może nie igły, ale naprawdę w bardzo, bardzo, no bardzo dobrym stanie, jak widać. Na pewno lepszym niż Call of Duty. Sam tytuł, tak jak mówiłem, bardzo udany, bardzo fajny, również działający we wstecznej kompatybilności na Seriesa X-a. Co prawda wiele osób, że tak powiem, narzeka na krzyżaka w padzie Xboxowym. Nie wiem. W każdym bądź razie zależało mi raczej, żeby tą grę można było odpalać we wstecznej kompatybilności. A też bardzo dobrze ją wspominam. Też w nią dużo grałem, jeżeli chodzi o tryb fabularny.
Tryb fabularny ukończyłem. Bardzo dobrze się bawiłem. Wtedy na PlayStation 3 akurat. Teraz będzie na Xboxa 360. Czy kiedyś ją przejdę? Nie wiem. Zobaczymy. Nic nie obiecuję. U mnie nigdy nic nie wiadomo. To co mówię, jeżeli chodzi o live'y, to czasem się nie sprawdza. Natomiast za 65 zł bardzo dobry stan. Uważam, że akurat tutaj dobrze, że nie przyrzydziłem, bo chciałem na Żyda, że tak powiem, 10 zł taniej kupić od kogoś innego. W sumie dobrze, że tego nie zrobiłem, bo to dostałem za 65 zł faktycznie bardzo przyzwoity egzemplarz do kolekcji i myślę, że kiedyś wrócę do tego Mortala, bo był naprawdę solidnym tytułem i polecam każdemu w niego zagrać, jeżeli ktoś jeszcze w tą grę nie grał. I to był ostatni tytuł, który zakupiłem, czyli 6 tytułów, 2 na Xboxa 360, 3 na PS5, 1 na PS1. Takie to zakupy, moi drodzy, do kolekcji. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się nie podobało, to trudno. Może jeszcze za jakiś czas nagramy kolejne zestawienie, ale nad tym się zastanowię. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia na kolejnym materiale, być może z cyckowych zakupów. Elo, yo!